coś przed. Ciągnąć przed. Odrobić nosek. Na ten, ale ja od tego chcę zacząć konkurs. Tylko poczekajcie, jeszcze pozwólcie, że podłączymy się oświetnie już do transmisji na żywo, tak żebyśmy lecieli również na Facebooku. Jesteśmy. Okej, okay, słuchajcie. To jeszcze raz witamy Was bardzo serdecznie. Poniedziałek, godzina 20:15. Słuchajcie, ja rozwieję tajemnicę. Monika jest w okularach, dlatego że już jest prawdziwą gwiazdą, a ja się obciąłem, tak więc, bo znalazłem tą strzyżarkę taką, wiecie, do włosów. Ale, wiesz, od wielu lat. Chciałam ci właśnie powiedzieć, że krzywo, wiesz, krzywo, tak ci wystaje z jednej strony. To coś nie, bo ja nieczesany jestem i to dlatego. Nie tym numerkiem, nie tym numerkiem jechałeś. Oj, nie, no numerek to był dobry, przepraszam bardzo, tak więc, ale słuchajcie, słyszałem, że salony fryzjerskie otwierają się podobno niebawem, zobaczymy, czy to prawda, tak więc ja obawiam się, bo Mika chciała dzisiaj tylko audio nadawać, dlatego że nadal nie znalazła fryzjera i nie mogła zamalować odrostów, ale wiecie... To ty widzisz jakieś odrosty, kurczę, fajnie. Ale no właśnie oglądałem filmik, słuchajcie, na Instagramie z Ewą Longorią, która polecała taki spray, co się psika na włosy, odrostów nie ma, poleciłem Monice i jak widzicie, Monika tutaj jest z nami, cała zdrowa, bez odrostów, tak więc słuchajcie, ja tylko zapowiem, jeżeli nie widzieliście mojego postu na grupie Zainspirowani, to od dzisiejszego webinaru, nieprzypadkowo wybrałem Monikę na tą pierwszą beneficjentkę, słuchajcie, nowego certyfikatu. Jest taka piękna zieleń w naszym certyfikacie. Spojrzałaś na Messenger, Monika? No widziałam, no taki, no, no postarałeś się, no tak, grafik poszła w las. No, to nie ja projektowałem, to kobieta, tak więc ja bym takich ładnych nie zrobił. Tak więc słuchajcie, ja już nie przedłużam, zasiadam z moją herbatką. Nie wiem, co ty pijesz dzisiaj? Ja już chyba lepiej nic. Już nic nie pijesz, tak więc i oddajemy was. Dzisiaj Monika będzie mówić o Google. Ostatnio były Formsy, to czas teraz na... Jak się to w Google nazywa tak naprawdę? Formularze Google. Formularze, tak po prostu. Bez nic takiego ciekawego nie zrobi. A myślałem, że trochę bardziej ten. Tak więc, dobra, słuchajcie. Monika, ja jestem oczywiście na czacie i oddaję ci głos. Tak jest. Witam serdecznie w kwaterze głównej Agencji do Spraw Tajnych i Niewyjaśnionych. Dzisiaj niestety muszę wystąpić w takich okularach, gdyż mam po prostu zapalenie spojówek. A ten przystojniak tam wcześniej nie pozwolił mi ustawić awatara, bo powiedział, że to tak nie bardzo. W związku z czym postanowiłam być dzisiaj tajną agentką. Tak, ja tylko dodam, że my o tym rozmawialiśmy, chyba jakieś wirusy krążą, również internetowe. Tak jest. I nastraszył mnie, że powie, że mam odrosty, więc no, stwierdziłam, że już dobra, będę w okularach. Nie wyglądam tak bardzo źle. Ale mrużę strasznie oczy, kiedy mówię i patrzę na ekran, w związku z czym chyba tak będzie lepiej i jak mnie zobaczycie w okularach niż taką mrużącą oczy. Dobrze, o czym my dzisiaj będziemy mówić? No generalnie o Agencji do Spraw Tajnych i Niewyjaśnionych i o escape roomie, ale nie o takim escape roomie, wiecie, że więcej zabawy niż tak naprawdę pracy, tylko o takim escape roomie, który jednak wymaga od uczniów trochę pracy. I ja sobie przygotowałam mój podręcznik, z którego uczę. No i teraz chciałabym zrobić powtórzenie, na przykład do rozdziału 7 dla klasy 5. Chciałabym bardzo, żeby oni przeszli przez cały podręcznik od samego początku. Czyli nie chodzi mi o zabawy typu znajdź ukrytą cyferkę i przejdź do następnego slajdu. Albo znajdź coś tam i wysłuchaj jakiejś piosenki. Chciałabym, żeby rzeczywiście ten escape room ich zmęczył i żeby musieli wykonać konkretne zadania w podręczniku. Dlatego, że tak jak wy i pewnie większość teraz nauczycieli pracuje zdalnie lub online, ja pracuję online, czyli normalnie prowadzę lekcje. No i tak na dobrą sprawę to nie ma idealnych narzędzi, które sprawdzą wiedzę, tak? Czyli jakoś mi dadzą informację zwrotną, że uczeń rzeczywiście opanował to, co ja wprowadziłam w rozdziale 7.
No i ja sobie wymyśliłam po prostu escape room. Jeden już mam za sobą. Okazało się, że wcale nie był taki prosty, bo dla niektórych uczniów zajął nawet i tydzień, żeby zrobić. Chcielibyście pewnie zadać pytanie, czy się ze sobą kontaktowali. Na początku nie. Potem napisali do mnie, czy na przykład taka, czy mogę udzielić podpowiedzi. No oczywiście udzieliłam jakiejś tam podpowiedzi, nie wprost. Natomiast już później, już niektórzy desperaci to tak, rzeczywiście się gdzieś tam między sobą kontaktowali, bo to też widać trochę po odpowiedziach, ponieważ ten escape room był zaprogramowany tak, że ja mogłam zobaczyć, czy uczeń rzeczywiście samodzielnie wykonał zadanie, czy też po prostu uzyskał tylko podpowiedź od kolegi, czy tam od koleżanki. No i zrobiłam go w formularza Google, co zaraz Wam pokażę i jest to bardzo proste, więc nam dzisiaj to zajmie około 30 minut. No chyba, że się rozgadam, a to mi się ostatnio często zdarza, bo nie mam z kim porozmawiać po prostu. Okej, czyli udostępniam Wam mój pulpit. Taki nabałaganiony mam trochę. Pokazuję Wam pełny ekran. Okej. Sylwester, czy widać dobrze mój pulpit? Tak, widzimy tylko pulpitek. Tak pusto masz? No właśnie nie. To rozszerzoną to masz. Ekran. No, to też nie. A ten numer widzę pierwszy raz na oczy, wiesz? A weź spróbuj pulpić w bok. I tak źle, i tak niedobrze. Okej, dobra, jeszcze raz. Aha. Okej. No patrz. I nic. Dobra, wracam jeszcze raz do pokoju. Jak ja nie lubię tego click meetingu, to... Właśnie, na każdej platformie są cuda. Dzisiaj Zoom rozłączał. Dwukrotnie w czasie lekcji. Ja już przed chwilą na tym pracowałam i dokładnie to samo pokazywałam i nic. Ale to tak. Pokazuje się rozszerzony ten ekran. Kwestia, co udostępniasz. No właśnie udostępniam inną przeglądarkę. Ach, już wiem. Dobra. Wiesz co, teraz trzeba dawać pozwolenia i ja wcześniej tego nie zrobiłam i to moja wina. Dobrze. Tak Monika się bawi ekranem, o już zaczynamy widzieć powoli coś i zniknęło. To słuchajcie, ja mam pytanie, ku kogo pada deszcz? Bo Polska podzielona, dzisiaj część miała już zimno, a część miała pięknie, słonecznie, ciepło, po 25 stopni. U mnie właśnie zaczęło padać, już tak porządnie wcześniej kropiło. A u Was? W Mińsku nie pada, na południu nic. Dobra, już powinno być teraz dobrze. Okej. Uff, dobra. Teraz widać, prawda?
Tak, teraz widać. Ja tylko powiem właśnie, bo w faktach dzisiaj było tak. Najpierw pokazywali piękne widoki z nadmorza w momencie, kiedy pełno ludzi na plaży, a za chwilę pokazali ten prawdziwy widok właśnie już deszczowy. Tak, przez chwilę zazdrościłem tym spacerującym plażowiczom i tak dalej, ale później już pokazali rzeczywiście, że dzisiaj pada i tak dalej. Tak więc przed nami trochę zimnych dni, to tym bardziej słuchajcie, ja tylko powiem też o tym na koniec, że w czwartek nie będziecie grillować, to będziecie mieć czas, wpadnijcie do nas na webinar z Anią Romańską, będzie o takiej fajnej aplikacji z animacjami 3D. Ja oddaję Monice głos. Dobrze, zaczynam od takiego escape roomu, który zrobiłam dla klasy szóstej, właśnie z rozdziału siódmego. Powiem generalnie, jak to wyglądało. Otóż to jest po prostu tytuł. Tutaj napisałam sobie co do czego, ponieważ po wyczyszczeniu odpowiedzi ten escape room jest cały czas aktywny i będę mogła go używać z innymi klasami, tylko zmienię sobie najwyżej misję, ponieważ misja generalnie jest taka, że nad światem panuje okrutny król Janusz Konwidus I, który ma po prostu niecne plany wobec tego świata, no i teraz potrzeba nam naszych uczniów, żeby cofnąć maszynę czasu do 2019 i wykasować 2020, ponieważ najwyraźniej ma wirus. Tutaj trzeba wpisać imię, a w zasadzie moi uczniowie posługują się kodami, więc mają swoje kody, wpisują swój kod, no i na rozgrzewkę, żeby wiedzieli, że oprócz małych liter są też takie literki z caps lockiem, tak, wielkie, no to tutaj muszą wpisać swoją odpowiedź. Potem zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, że to jest jakby pierwsza część, jedna rzecz idzie nam tutaj pod drugą i to jest sekcja pierwsza. No i teraz, żeby przejść do sekcji drugiej, trzeba było wpisać start. Więc po to, żeby wiedzieli, że ten escape room, czy to zadanie nie kończy się tylko na tym, co widzą na ekranie, no to wpisali start i się zorientowali, że za każdym razem, kiedy coś wpiszą na koniec, no to przenoszą się do kolejnej sekcji. Bo cały ten escape room będzie opierał się na kolejności sekcji. Tu jest sekcja druga, to jest taki las śmierci. Tutaj do wykonania jest takie zadanie, trzeba było zrobić krzyżówkę. Ta krzyżówka nie jest zrobiona w formularzu, ona jest zrobiona w innej aplikacji, natomiast muszą ją rozwiązać po to, żeby klucz odpowiedzi wpisać tutaj. Dlaczego klucz odpowiedzi trzeba wpisać tutaj? To nie jest jeszcze odpowiedź wiążąca, czyli że jak wpiszą tu klucz odpowiedzi, to przeniosą się do kolejnej sekcji. To przeniesienie jest tutaj, ale ta sekcja jest wymagana. Czyli żeby przejść do tego pytania, trzeba to pytanie uzupełnić. Jeżeli coś jest wymagane, to ma tutaj gwiazdkę. Dlaczego chciałam, żeby tak to zrobili? Ponieważ podejrzewam, że być może ktoś im to hasło podał. A tak, ponieważ musieli to przepisać, czyli jeden, kij, dwa, guzik, tam tłumaczenie, wazonu tłumaczenie, sznurka tłumaczenie. To też była okazja dla niektórych, żeby po raz pierwszy napisać te słowa albo chociażby zwrócić na nie uwagę. Więc nie wystarczyło zrobić krzyżówki, trzeba było jeszcze rozwiązania przepisać. Jak się przepisało rozwiązania, to już można było wpisać hasło. Natomiast to, co widzicie tutaj w tej sekcji, to jest obraz, czyli coś wstawione przez funkcję obraz. Ja zrobiłam zrzut ekranu i przeniosłam ten obraz w to miejsce. Kiedy wpisali już tutaj odpowiedź, to przenosili się do sekcji trzeciej. Jezioro magicznych słów. No, widzicie zapewne i pewnie też używacie, to jest word art, czyli chmura wyrazowa. No i z tej chmury wyrazowej trzeba było wyłuskać jedno zadanie, czyli słowo, którego używamy w czasie present perfect na końcu. Trochę się trzeba było napracować i teraz uwaga, ponieważ znają mnóstwo słów używanych w czasie present perfect, to nie odczytali słowo, tylko wpisywali różne rzeczy, co tam im przyszło do głowy. Więc nie tylko trzeba było wiedzieć, znać
odpowiedź, ale jeszcze umieć odczytać polecenie. Kiedy wpisali słowo JET tutaj, to przechodzili do kolejnej części, to jest kontrola jakości. No i tutaj trzeba było link skopiować i zrobić zadanie w Learning Apps, żeby dostać kolejną podpowiedź. Następnie trzeba było rozwiązać rebus, ponieważ podejrzewałam, że dla niektórych ten rebus może być bardzo trudny, w związku z tym dałam tutaj podpowiedzi. Trzeba było je uzupełnić, a następnie wpisać tutaj odpowiedź i tu już nie obowiązywał Caps Lock. Potem, jak już wpisali tą odpowiedź, a tutaj chodziło o to, co się używa po słowie prefer, więc już teraz wszyscy wiedzą, że po prefer jest czasownik z końcówką ing. Potem trzeba było otworzyć ten zamek. To nie jest takie otwieranie, jak widzicie czasami na przykład w aplikacji Genially, że oni tutaj klikają na tym zamku. Nie, to jest tylko taki obrazek, taki haczyk przyciągający uwagę. Natomiast trzeba było otworzyć książkę, przeczytać tekst na stronie 67 i odpowiedzieć na pytania. To były pytania ABC, więc kolejnym kluczykiem do kolejnej sekcji była właśnie kombinacja tych liter. Więc jeśli odpowiedzieli prawidłowo, no to wiedzieli, że tam było C, 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 A, coś tam, tak? Czyli tak naprawdę informowali mnie, jak zrobili, przeczytali ten tekst, jakie są do tego odpowiedzi. I tak doszliśmy sobie do misji finałowej, którą postanowiłam, że to już będzie dla nich przyjemność. I tutaj przenosili się na slajd do Genially i tam musieli wpisać kombinacje, najpierw znaleźć cyfry, a potem wpisać te kombinacje na finale. No i tutaj wpisywali odpowiedzi. No i to już był tak naprawdę finał, no i dowiadywali się, że udało im się uratować świat i była jeszcze jedna ukryta informacja, żeby coś jeszcze dla mnie zrobić. I teraz uwaga. Escape Room wykonało 30 osób, z czego tylko 10 doczytało polecenie do końca. Co mi dało też przekonanie, że im więcej takich rzeczy zrobię, tym tak naprawdę lepiej przygotuję ich do egzaminu. Teraz postanowiłam wykorzystywać komunikat nie, czyli na przykład wpisz słowa, które nie gdzieś tam nie występują. Albo wypisz tylko te rzeczy, które nie łączą się z czymś tam. Bo widzę, że ten komunikat tak jakby w ich głowach nie istnieje. Natomiast w tym formularzu mogę jak najbardziej do egzaminu ósmoklasisty wszystkie polecenia z egzaminu zawrzeć na różne sposoby i tak też będę robić. Jak zrobić taki escape room? Otóż w bardzo, bardzo prosty sposób, jeżeli już masz w głowie pomysł, co byś chciał zakodować, albo jaka to będzie misja, bo tak naprawdę nie jest problemem zrobienie tego escape roomu, tylko problemem jest połączenie sekcji w jedną całość, tak żeby było przejście z jednego miejsca w drugie. Ja to robię w ten sposób, że nie zaczynam od samego escape roomu, tylko zaczynam od tego, co konkretnie chcę z dziećmi przerobić. Odświeżę stronę i zobaczcie, zaczęłam sobie tutaj już robić taki escape room dla klasy 5B. No i teraz, słuchajcie, pierwsza rzecz jest taka, to jest zastanowienie się, co konkretnie chcę, żeby zostało przerobione. I teraz jak ja sobie otworzę mój podręcznik, ciężkie życie w tych okularach, i teraz tak, w podręczniku w rozdziale 7 mam różnego rodzaju sporty ekstremalne, mam czas przeszły, czasowniki nieregularne na przykład, mam dość długi tekst. Ja prowadzę normalnie lekcje online i pewnie ten tekst posłuchamy i będziemy go czytać,
Ale też mam świadomość tego, że część dzieci po prostu tą lekcję przesiedzi tam po drugiej stronie, no bo nie mam wpływu na to, czy się tam koncentrują, czy myślą o lekcji, czy tak naprawdę oglądają coś pod biurkiem na telefonie, albo nie wiem, coś tam czytają. No wyglądają, jakby mnie słuchali, tak? Reagują. Natomiast na to, co robią i myślą, nie mam wpływu. Więc zapewne wykorzystam ten tekst. Mamy liczebniki porządkowe, no i zwroty, które służą do tego, żeby porozmawiać o sporcie. I teraz chciałabym, żeby mój escape room zawierał jak najwięcej treści, a jak najmniej takich głupotkowych rzeczy, typu znajdź jedno słowo, policz w nim literki i wpisz cyferkę. Więc robię to w ten sposób, że rozrysowuję sobie mapę. Ja dzisiaj mam tą mapę już w głowie i tak króciutko pokażę technikę robienia tego escape roomu, a potem z jakich aplikacji korzystam, żeby sobie pomóc i stworzyć jeszcze ciekawszy escape room. Przede wszystkim tutaj dajemy opis, tak? Czyli co to za misja, co się wydarzyło. Wchodzisz na własną odpowiedzialność, czyli na przykład jesteś w starym zamku. Drzwi są lekko uchylone. Wchodzisz? Okay. Dajemy im czas na zastanowienie, ale żeby było troszeczkę ciekawiej, to dodajemy obrazek. Obrazek możemy dodać z plików, które mamy u siebie, lub możemy poszukać z kamerki. Ja teraz nie będę tego robić, ale możemy też poszukać coś, co jest w Google. Czyli na przykład wpiszę zamek. No i mamy stary zamek, ale weźmy coś takiego, żeby było troszkę strasznie. Tu coś, jakiś taki straszny obrazek, to niech będzie trochę strasznie. Mamy obrazek. No i teraz zadaliśmy pytanie, czy wchodzisz. Więc być może, że chcielibyśmy odpowiedzieć, żeby dzieci odpowiedziały nam na pytanie, czy wchodzą. W związku z czym dodaję kolejne pytanie i to nie będzie pytanie ABC, tylko to będzie krótka odpowiedź. I damy im brak wyboru, czyli napisz tak. Okay? I oni tutaj muszą napisać tak. To jest odpowiedź wymagana i tutaj są takie trzy kropki. Klikamy te trzy kropki i prosimy uczniów o potwierdzenie odpowiedzi. Czyli klikam tutaj. Response validation, czyli potwierdzenie, weryfikacja i klikam opcję tekst, zostawiam contains i tutaj wpisuję tekst. Czyli co mają wpisać, żeby przejść do kolejnej sesji? Muszą wpisać słowo tak. Tutaj muszę wpisać, co się pojawi, jak na przykład napiszą nie. Tak? Na przykład zmieńmy tutaj jeszcze, utrudnijmy troszeczkę, wchodzisz, prawidłowa odpowiedź to jest tak, a jeżeli wpiszą nie, no toś ty, nie bój się, okej? No i oni tutaj to wpiszą. I teraz nie przechodzą do kolejnego pytania, tylko do kolejnej sekcji. Czyli sekcja to są takie dwie szufladki tutaj. Kolejna sekcja, muszę tę sekcję nazwać. Na przykład komnata tajemnic. Kliknę się w drugie miejsce i teraz uwaga. Pomiędzy sekcją pierwszą a sekcją drugą
jest taka strzałka, przy pomocy której możemy nawigować, do której sekcji ma się przenieść dziecko, jak już wpisze prawidłową odpowiedź. Więc w naszym przypadku, jak wpisze prawidłową odpowiedź, to powinni się przenieść do komnaty tajemnic. I w ten sposób sobie myślimy, czy jak rozrysujemy sobie kolejne tak jakby slajdy, to myślimy na zasadzie przenoszenia się. Czyli po pierwszej sekcji wpisują mi na przykład odpowiedź do zadania drugiego, więc wiem, że zrobili zadanie drugie i tylko wtedy mogą się przenieść do kolejnej sekcji. Ok? Dobra. No to teraz tutaj opisujemy, co się wydarzyło. Ja nie będę tego pisać, dlatego żeby nie przedłużać, a chciałabym jeszcze pokazać inne aplikacje, ale w tej sekcji powiedzmy, że znaleźli szkielet w szafie. No i nie wiedzą, czyj to szkielet. Żeby się dowiedzieć, czyj to szkielet i przejść do kolejnej sekcji, muszą wpisać co drugi czasownik z tabeli na stronie 88. Tutaj akurat, żeby wpisać co drugi, muszą uzupełnić całą tabelę, ponieważ one się ze sobą łączą. Więc jeśli wpiszą mi co drugi, to będę wiedziała, że jednak zastanowili się i całą tą tabelkę przeanalizowali albo uzupełnili przynajmniej na brudno, jeśli już nie przepisali jej do zeszytu. Więc dodaję teraz kolejne pytanie. Uwaga. O, i to też, ja mogę tutaj robić normalnie quiz, tak? Czyli na przykład zapytać się, a jakiego słowa używasz, żeby utworzyć pytanie w czasie simple past? Odpowiedź A, did, odpowiedź B, does, na przykład. Ale ja teraz wybiorę znowu opcję krótkiej odpowiedzi i zadam pytanie, tam polecenie wpisz. 12 czasownik pierwszej kolumnie w czasie simple. Nie jest to trudne pytanie, ale to tylko tak na przykład dla Was. I znów to pytanie jest obowiązkowe. I żebym wiedziała, że to na pewno, czyli taki kluczyk, przejście do kolejnej sekcji, wybieram opcję tekst i wpisuję czasownik. Na przykład taki. I jak się na przykład im coś nie uda, ups, po angielsku wpiszę try again. OK? I to już jest załatwione. Teraz przechodzę do kolejnej sekcji i znów pomiędzy drugą a trzecią sekcją znów mam tą strzałkę, więc klikam w tę strzałkę i teraz zobaczcie, mam sekcję niezatytułowaną. Ponieważ czasami będziecie mieć tych sekcji na przykład 10, proponuję jednak nadawać każdej sekcji tytuł, a potem się łączyć jedna między drugą. Możemy być też wredni. I na przykład, jeśli tu odpowiedział źle, no to proszę uprzejmie, zaczynasz wszystko od początku. Tak? Tylko z doświadczenia mojego wynika, że jeżeli tak nieustannie zaczynamy coś od jakiegoś zadania i robimy to ciągle od początku, to w którymś momencie już mamy po prostu serdecznie dość robienia tego escape roomu i go po prostu nie robimy. A nam zależy na tym, żeby to rzeczywiście było powtórzenie i żeby dzieci je zrobiły, a nie żeby go nie zrobiły. Owszem, mogę raz odesłać gdzieś tam, na przykład, nie wiem, zależy mi, żeby jeszcze raz przeanalizował czasowniki, to go odeślę do tej sekcji, jak tutaj zrobi błąd. Natomiast próbowałam kiedyś przejść taki escape room gdzieś tam na Facebooku i coś tam się pomyliłam, coś nie doczytałam i ciągle mnie cofało tam do pierwszej części. No to tam po drugim razie stwierdziłam, tam to jakieś trudne albo tu jest jakiś błąd. Nie wiem, czy był błąd, czy rzeczywiście po prostu mnie się nie chciało zrobić tego, ale uważam, że jeżeli chcemy, żeby ten escape room był skuteczny,
to on musi się robić dla dzieci z przyjemnością. On może być trudny, ale nie może być taki, że robimy coś w kółko to samo, aż w końcu wpisujemy już tylko hasło, a tam przy drugim i tak nas odsyła z powrotem i znów to samo hasło. Dlatego ja nie odsyłam do kolejnych sekcji, tylko po prostu odsyłam do sekcji, na przykład, nie wiem, niech się to nazwie jezioro gramatyczne. I zobaczcie, sekcja trzecia, tak? Czyli po drugiej sekcji przenoszę się do trzeciej, to jest jezioro gramatyczne. I to jest taka kanwa escape roomu. Natomiast to, co wy ukryjecie w środku, to już jest zupełnie co innego. No bo teraz możemy ukryć tylko rzeczy, które mamy w podręczniku, a praktycznie w każdym podręczniku jest jakieś zadanie na ABC, więc już możemy wpisać jako kluczyk kombinację odpowiedzi tych liter, czyli w pierwszym jest A, w drugim C, w trzecim D, w piątym B, czyli A, C, D, B, tak? W każdym podręczniku na pewno jest jakieś uzupełnianie luk, więc możemy poprosić o to, żeby wpisały dzieci wyrazy, które wpisały w luki, w takiej kolejności, w jakiej one powinny być wpisane. Należałoby jeszcze teraz podać, czy chcemy, żeby były tam przecinki, czy nie. Ja proponuję jako podpowiedź napisać, wpisz wyrazy z caps lockiem i przecinki. Pamiętaj o przecinkach. Jeżeli teraz nie zrobią spacji po przecinku, no to im to nie przejdzie. No ale po którymś razie nauczą się również tego, że po przecinku jest spacja. To też jest jakaś lekcja. Co jeszcze mamy w podręcznikach? No, w podręcznikach na przykład mamy teksty, w którym jakiś wyraz na przykład pojawia się tylko i wyłącznie jeden raz. Albo na przykład jakaś postać historyczna w tekście pojawia się jeden albo dwa razy. Więc mówimy, żeby ktoś wpisał imię i nazwisko tej postaci historycznej. Ale najpierw piszemy, przeczytaj uważnie tekst, następnie i tak dalej, i tak dalej. Czyli możliwości mamy tutaj dużo więcej, ponieważ możemy wpisywać dłuższe odpowiedzi, tylko jeżeli ta odpowiedź będzie bardzo długa, to prawie na bank zrobił tam błąd. W związku z czym proponuję, niech to będzie maksymalnie jedno zdanie albo na przykład sześć wyrazów po przecinku. No bo z mojego doświadczenia tak wynika, że jak próbowałam jakoś to bardziej utrudnić, no to gdzieś tam utykali przy czwartej czy piątej sekcji i potem już nie wiedzieli, co począć z tym dalej. Teraz, jeżeli chcemy trochę to udoskonalić, bo jeżeli to będzie sam podręcznik, no to będzie to po prostu nudno trochę. Więc od czasu do czasu powinno się pojawić coś, co trochę obudza emocje. I teraz chciałabym właśnie pokazać takie aplikacje, które pozwalają mi ukrywać różne informacje w tekście. Jak ja je potem tutaj wstawiam? Tutaj nie ma opcji embed, tak? Na przykład w Geniali, jeśli ktoś już pokusił się o robienie escape roomu, no to wiecie, że tam jest takie magiczne pole, którego normalnie nie widać, albo można wpisać jakiś kod i przenosić się pomiędzy slajdami. Co tam jeszcze można zrobić? No można na przykład jakieś latarki i tak dalej. Oczywiście można też Geniali połączyć razem z formularzami Google. To też jest żaden problem. Najważniejsze tylko, żebyście zapamiętali tą opcję, że wpisujemy na przykład tutaj, tak? Ja jeszcze spróbuję zrobić opcję trzecią, czyli mamy jezioro gramatyczne. No i teraz w tym jeziorze gramatycznym chciałabym, żeby ukrył się jakiś obraz, a niech to będzie na przykład z mojego komputera. Na przykład taki. No i tu będzie informacja, wypożyczyłeś samochód w stanie, który zaczyna się na literę I. No i trzeba na tej planszy wyszukać ten stan i wpisać nazwę tego stanu, weryfikując swoją odpowiedź. To taki jeden z pomysłów, tak? Czyli na obrazkach możemy również ukrywać różne informacje, ponieważ obrazki można w różnych aplikacjach edytować, na przykład w aplikacji PisApp, i możemy gdzieś
w rogu dodać malutkimi literkami jakąś podpowiedź. Na przykład w czasie Present Perfect pytanie tworzymy, czy jak się tworzy pytanie, albo na przykład jakie słowo oznacza właśnie i możemy to słowo tutaj ukryć na tym zagmatwanym obrazku, żeby trzeba było dobrze się naprzyglądać i wynaleźć to słowo. Ale jeżeli chcemy na przykład zrobić krzyżówkę, to najlepsze krzyżówki i najszybciej robi się je na stronie edu-games.org. Koniecznie musi być org, bo są też inne strony EduGames, ale w ogóle nie związane z edukacją. Więc edu-games.org. Sylwester, jeżeli możesz, to podrzuć link na czacie. I tutaj jest mnóstwo możliwości. Ja korzystam z Word Games, czyli tworzę krzyżówki. I teraz te krzyżówki są różne. Ja wykorzystuję tą, ponieważ ona zawiera ukryte słowo. Teraz, jak zrobić taką krzyżówkę? Wpisuję tutaj ukryte słowo i niech to słowo już będzie czymś przygotowującym do sprawdzianu. I na przykład niech tu jakiś wyraz taki trudniejszy. O, już wiemy. Okej, to będzie moje, to nie tytuł. Tak, to będzie moje ukryte słowo. Okej. I krzyżówka. I teraz, jak ja będę wpisywać tutaj słowa, nieważne, czy będę to robić po angielsku, czy po polsku, ja wpiszę na przykład po polsku. Odpowiedź. Taki kreskówkowy portret. Okay? I kolejna. I teraz jak ja to będę wpisywać, to tutaj będzie się tworzyć nam krzyżówka. Dam jeszcze na przykład. Okay? Zobaczcie, on mi tutaj też podpowiada akurat po angielsku, ale ja to mogę wykasować i wpisać po prostu wiatr. I spójrzcie, że on sam tworzy taką krzyżówkę, a ja na zakończenie tylko klikam pobierz krzyżówkę. Gdyby jednak się okazało, że coś Wam tam wyświetla się, że nie możecie pobrać, to trzeba po prostu odświeżyć krzyżówkę i dopiero ją pobrać. Za mało wpisałam. Więc ja ją po prostu pobieram. Robię z tej krzyżówki zrzut ekranu i wstawiam ją do escape roomu. Taką widzieliście w tym escape roomie, który pokazywałam na samym początku. Kolejne miejsce, gdzie sobie ukrywam różne rzeczy, to jest właśnie chmura wyrazowa i najbardziej lubię wordart.com, ponieważ nie tylko mogę ukryć tam wyrazy, ale też mogę nadać im bardzo ciekawy kształt. A czasami, wiecie, jest tak, nie mamy pomysłu na misję, ale zobaczymy jakiś kształt i ten pomysł sam się rodzi. Czyli zobaczcie, tworzę sobie chmurę wyrazów, ale najpierw zaglądam sobie na kształty. Który by kształt mi pasował do tej całej sytuacji z jakimś strasznym domem? Może czarny kot. Okay. Wracam sobie do moich wyrazów i tutaj wpisuję po kolei na przykład jakieś trudne słowa z lekcji. No i tak dalej, i tak dalej. Jak już je wpiszę, to teraz mogę jeszcze dostosować, które słowo będzie największe. Na przykład
zmieniając tutaj literki. Dam tutaj 5, tu będzie 1, 5, 4, 3, no i skates niech będzie najmniejszy. Mogę dostosować układ, czyli na przykład wybrać taką opcję i mogę jeszcze dostosować styl. Jak już to wszystko sobie po tej stronie dostosuję, to klikam zwizualizuj i proszę bardzo, mamy kota. No i teraz na podstawie tego kota mogę powiedzieć, że żeby ktoś uzupełnił zdanie słowem, które znajdzie w tym kocie. Mogę dać jakąś taką konstrukcję, która wymusza użycie konkretnego wyrazu, na przykład truck, albo któregoś maleńkiego wyrazu, czyli w naszym przypadku najmniejszy jest skates. Mogę poprosić o wyraz napisany najmniejszą czcionką. No ale tutaj nie będzie to takie bardzo jasne, dlatego lepiej zrobić jakieś zdanie z luką i wymusić przejrzenie tego kota. Kolejnym pomysłem, w zasadzie to jest taka cała kolekcja tutaj pomysłów na tej stronie, nazywa się to iChartmaker.com. Sylwester, wrzucisz do czatu? iChartmaker i tutaj możemy ukryć jakieś zdanie, ale popatrzcie, nie ma polskiej czcionki, dlatego trzeba tak kombinować, żeby to, ta polska czcionka nie była Wam tutaj potrzebna. No niestety w tych takich super, super, hiper ciekawych rzeczach często nie ma polskiej czcionki, ale można to jakoś ominąć i to hasło akurat wymyślić takie, gdzie ta polska czcionka nie jest potrzebna. Można też zrobić napis na cieście. Można zrobić medal. Medal czasem się nie wyświetla, a czasem wyświetla. Już nie wiem, od czego to zależy. Proszę bardzo, teraz się wyświetlił. I też wpisać jakąś informację dla ucznia. I teraz robimy taki zrzut ekranu i też wkładamy go jako obraz do tego escape roomu. No i to jest taki przerywnik pomiędzy tą książką, którą chcemy, żeby przejrzał uczeń powtórnie albo nie wiem, nawet jeszcze raz i 10 razy. Tak? Więc zawsze jest to jakieś urozmaicenie. No i są to rzeczy, których oni nie widzieli. Tak? Poza tym, jak mi ktoś jeszcze raz powie, że są jacyś cyfrowi tubylcy, to ja chyba powiem, że po prostu znam, owszem, ale tylko nauczycieli. Kolejna rzecz, najprostsza w świecie aplikacja, czyli Learning Apps, która jest wykorzystywana do różnych celów, ale do celu escape roomowego jest rewelacyjna, ponieważ tworząc aplikację, zobaczcie, mogę jej nadać tytuł, mogę dać tutaj polecenie i oczywiście normalnie to wszystko, co do lekcji jest mi potrzebne, ale na samym końcu wpisuję na przykład cyfrę 230. Więc uczniowie, żeby się dowiedzieć, jaki jest kod do kolejnej sekcji, muszą najpierw tę całą aplikację zrobić prawidłowo i dopiero jak zrobią ją prawidłowo, to zamiast gratulacji pojawi się cyfra na przykład 230. Można też być całkiem wrednym i na przykład w każdej aplikacji ukryć tylko jedną cyfrę i poprosić, żeby wykonali wszystkie i zapisali cyfry w kluczu do kolejnej sekcji, od najmniejszej do największej. To też mogłoby być ciekawe. Jeszcze tak nie zrobiłam, ale chyba tak zrobię. Kolejna rzecz to jest na przykład classtools.net, gdzie możemy utworzyć taki pasek TV i też w nim ukryć jakieś informacje, na przykład jeśli chcesz utworzyć pytanie w czasie Simple Past, użyj did.
A tam z kolei zapytać o jakąś konkretną informację, jak nazywa się operator, którego używasz do tworzenia czasu Simple Past. Możemy tu ukrywać i polskie, i różne inne informacje. Jak widzicie, ja napisałam wakacje, w tym roku wakacji nie będzie. Jeszcze nie skończyłam tego robić, ale tu jest taki panel, jak się kliknie, to się od razu wszystko zmienia. Zobaczcie, o, ja sobie coś tam piszę i tu mi się od razu wszystko podmienia. I potem tylko pobieram sobie ten obrazek i znów wstawiam do tego escape roomu jako obrazek. Ale już mam jakieś miejsce, jakąś kolejną rzecz, gdzie mogę coś ukryć. Tablice rejestracyjne wzięłam oczywiście z pixabay.com. Możemy też... Możemy też napisać nasze własne podpisy do filmów. A, wtyczka mi się nie włączy, ale wrzucę link na grupę, dobrze? Żeby już teraz nie przedłużać, nie będę tego robić, ale w Mumbai TV możemy napisać własne napisy do filmów w takim stylu Bollywood. I w tych napisach również ukryć jakąś informację o gramatyce, nie wiem, o historii, o biologii czy o różnych innych rzeczach. I to będzie strasznie śmiesznie brzmiało, bo będą mówić w innym zupełnie języku, a tłumaczeniem będzie na przykład, z czego składa się komórka zwierzęca. To są takie moje podstawowe pomysły. Oczywiście tych rzeczy można zrobić o wiele więcej. Można wykorzystać dziwne czcionki. Ale no tak jak mówię, że czasami, jeśli tak strasznie coś udziwnimy, tak jak lekcje online, tak? Jeżeli one są udziwnione, to nie zawsze nam wyjdą. I tak samo jest też z escape roomem. Kiedy przesadzimy z ilością atrakcji w escape roomie, to może się okazać, że po prostu dostaniemy tylko połowę odpowiedzi. Mnie się wydawało, że mój escape room był bardzo prosty, a jednak mimo wszystko kilkoro dzieci miało z nim poważny problem. Bo na przykład okazało się, że jedna osoba nie wiedziała, co to jest caps lock i że to robi duże litery. Nie przyszło mi to do głowy, teraz już wiem, że to trzeba dokładniej wszystko opisywać. I tak prosto robi się go escape room. Wystarczy tylko zrobić sobie taką linię pomiędzy jedną sekcją a drugą, zastanowić się nie jakie hasło będzie, tylko co chcemy z dziecka wydusić, jaką wiedzę albo do czego chcemy zmusić, co ma zobaczyć, na co zwrócić uwagę i dopiero z tego zrobić hasło. Nie odwrotnie, bo jeżeli najpierw wymyślimy hasło, a potem kombinujemy teraz, jak do tego hasła doprowadzić, to może się zdarzyć, że dłużej będziemy myśleć, niż oni będą rozwiązywać ten escape room. Natomiast w drugą stronę jest już o wiele prościej. Jak się to rozrysuje, to też jest bardzo prosto. Pamiętajcie, że escape room w edukacji to wcale nie musi być taki escape room, jak się normalnie chodzi dla rozrywki. Teraz nawet pójść nie można, ale w internecie można rozwiązywać. Jeżeli ktoś bardzo lubi, ja lubię, czasami rozwiązuję w internecie. Wcale nie musi być taki skomplikowany, bo nasz escape room przede wszystkim ma służyć temu, żeby po jego wykonaniu w tej głowie jak najwięcej zostało, a nie żeby ktoś rozwiązał kilka śmiesznych zagadek. Taka jest moja teoria. Oczywiście od czasu do czasu ja również robię escape room, który jest po prostu głównie świetną zabawą, bo jest na przykład wędrówkami po jakichś uliczkach Wrocławia i trzeba łapać krasnoludki. Nie do końca jest to escape room, tak? Bo escape room kojarzy się, że trzeba skądś uciec i się wydostać. Natomiast może też być to przeprowadzenie przez jakąś przygodę, która wiedzie nas od początku do końca. Mam nadzieję, że Wam się to przyda teraz, szczególnie w nauczaniu zdalnym i online. Można też, uwaga, łączyć escape room w formularzach Google z Geniali. Mam kilka takich plansz, które wykorzystuję. Muszę tylko pamiętać, co wykorzystałam i w której klasie. Na przykład ta. Zobaczcie, tu akurat trzeba znaleźć jakąś cyfrę.
magiczną, no i ta cyfra jest ukryta tutaj. Do wyboru są dwie rzeczy, albo reflektor, albo lupa. Więc możemy łączyć i escape room taki tworzony w formularzu Google i escape room robiony w aplikacji Geniali. To ja już teraz do Was wracam. Okej. Podobało Wam się? Nie, umknęło mi pytanie o Geniali. Poczekajcie, przewinę. Czy ten reflektor to opcja płatna w Geniali? Nie, ten reflektor nie jest opcją płatną w Geniali, to po prostu sztuczka, która opiera się na układaniu warstw. Jest to w wersji bezpłatnej. Można to zrobić po prostu samemu. O, jest, właśnie. Kamila wstawiła Bombay TVNet. Pokazał mi to kiedyś Russell Stannard, moje guru, jeśli chodzi o TIC, bo on mnie tym wszystkim zaraził. I Russell Stannard pokazywał, jak wykorzystuje Bombay TV na swoich lekcjach. No i ja potem też przywiozłam to tutaj do Polski. Ok, już widzę, że Sylwester podaje link do certyfikatu. Sylwester, pokaż się, bo już kończymy. Tak, tak. Ja zawsze, jak ty już jakby schodzisz z udostępniania ekranu, to ja to czuwam. Tak, już teraz i zdejmę okulary. Się zarówno na meetingu, jak i na Facebooku, w komentarzach. Tak więc jeżeli oglądacie nas na grupie, wejdźcie sobie na profil Mentor System Audiowizualny i tam na Facebooku jest live i jest certyfikat. Dziękuję, Katarzyno. Też uważam, że certyfikat nam naprawdę wyszedł. O 7 minut za wcześnie. My taka z zegarkiem chyba nie działamy. No, tak dzisiaj szybko, szybko, przez te okulary chyba, wiesz? Bo tak niewygodnie było. Ale bardzo ciężko mi się patrzeć na ekran, który fryzjer przyjmuje, chyba jego żona. Sylwester, obudź się. No, wygląda na to, że u Sylwestra bardzo mocno wieje, więc dziękujemy bardzo za dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że wszystkim udało się pobrać certyfikat. Ja go jeszcze raz skopiuję i wstawię niżej. Oj. No niestety nie zrobię tego. Dziękujemy za dzisiejszy dzień. Zapraszamy na kolejne spotkania. I gdybyście mieli problem z utworzeniem oczywiście tego escape roomu w formularzu Google, to dawajcie znać. Dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia. A dziękuję za ten komentarz o głosie. Nie mam dziś oczu, to przynajmniej głos mam. Super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. No bo to już 3 lata. Już powoli, zaraz niedługo przestanę mieć co pokazywać. No, ale jeszcze mam dużo. Ale jeszcze mam dużo. Zobaczymy, jak to dalej będzie z tą aktywną tablicą. Jak nie będzie aktywnej tablicy, to pewnie znajdzie się jakiś inny pomysł. Wiecie, że mamy fundację. Zaglądajcie tam i na tą stronę fundacji i na Mentor Systemy Audiowizualne. Ja już tęsknię trochę do mojego monitora, tak naprawdę, wiecie. Jednak patrzenie w kółko na ten maleńki monitor kończy się takimi oczami, jak ja mam, chociaż już dzisiaj nawet chyba nieźle. Wolę jednak mój myboard, przynajmniej jest duży i oczy mnie nie bolą. O, Sylwester się obudził. Tak, już jestem. Czekajcie, kamerkę sobie tylko włączę. Powiedziałam, że tęsknię za moim monitorem. Bo od niego przynajmniej. A od tego maleńkiego to po prostu może to od tego monitora, chociaż nie wiem.
Ja ze swoim też, przepraszam, jak zawsze, słuchajcie, ostatnio pod koniec internetu brakuje. Tak więc, ale w tej chwili bardzo pada za oknem, więc być może to jest to. Szybciutko się przełączyłem na internet mobilny. To tak, słuchajcie, chyba każdy po części troszeczkę tęskni za szkołą, choć troszeczkę za swoją salą. Ja miałem okazję nie tak dawno posiedzieć sobie w sali, super spędzona godzinka. Natomiast słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, bo czasami się tak zdarza, że oprócz poniedziałków wchodzimy także z webinarami w czwartki i to jest ten czwartek, kiedy wejdziemy z dodatkowym webinarem, tak więc... Ja coś zapomnę powiedzieć, bo ja coś zapomnę. Wiecie, że teraz ta aplikacja Genially to przeżywa taki boom, że po prostu nawet nie wiedziałam, że tam po prostu tyle ludzi jest w tym Genially. Ja już mam to ja mam taką płatną wersję, wiecie, już kupioną dawno, dawno temu. No bo kiedyś nie było, można było jakieś tam zniżki edukacyjne i takich rzeczy, więc ja kiedyś dawno temu wykupiłam tą aplikację, a teraz po prostu gdzie nie spojrzę w internecie, jest cały czas coś zrobione w tej aplikacji, a nie wiem czy wiecie, że jak macie tablicę MyBoard, to tam jest takie oprogramowanie eMarker, w którym można zrobić dokładnie podobne rzeczy, ponieważ są warstwy. Też. I w ogóle słuchajcie, to jak już Monika wspomniała o MyBoardzie, to MyBoardy te najnowsze będą wychodziły z taką specjalną, dedykowaną aplikacją z poziomu, której będzie można uruchomić wiele fajnych programów ciekawych, ponieważ staram się, żeby jakby z MyBoardem szły w parze różnego rodzaju dodatkowe płatne aplikacje, które przez pewien okres trialowy, tak jak na przykład mapy Meridiana, o których wspominaliśmy ostatnio, przez rok czasu na przykład, jeżeli kupuję MyBoard, to są bezpłatne. Natomiast ja chciałem wam powiedzieć właśnie o troszeczkę innej aplikacji. Nie wiem, czy znacie Corint 3D. To jest taka fajna aplikacja, która ma różnego rodzaju trójwymiarowe właśnie rendery. I słuchajcie, spojrzymy na tego Corinta tak z perspektywy troszeczkę przyrodnika, biologa, tak więc to będzie w czwartek. Nawet jeżeli nie uczycie przyrody, zapraszam was, dołączcie, zobaczycie, ponieważ w tym Corincie naprawdę są cuda. I pamiętasz, Monika, chyba byliśmy wtedy w Nowym Tomyślu, czy to było jednak w... Na któryś konferencji. To było we wrześniu, wiesz? Ja Korynta widziałam we wrześniu. Właśnie, we wrześniu chyba, to oglądaliśmy sobie tego Korynta tak dokładnie, prawda? Wtedy też tutaj dinozaury mizialiśmy i tak dalej. Tak. I było, o tak, powiedziałem, mizialiśmy i Monice, zobacz jakie rozstołoczka. Tak, no, słuchajcie, o tym Korincie będzie w czwartek o 20:15, link pozostaje cały czas taki sam, a w poniedziałek także, słuchajcie, taki fajny webinar Odkryj w sobie badacza, czyli czujniki Wernier w rękach przyrodnika. Jako facet lubiący różnego rodzaju gadżety i posiadający naprawdę sporo zabawek, począwszy od robotów przez różnego rodzaju czujniki, tak więc wiecie, ja sobie patrzę, na przykład wiem teraz, że u mnie jest 54% wilgotności, tutaj gdzie siedzę, bo ten hikometr jest na przykład taki, który mi notuje. Na tym, a właśnie jak jest za sucho, Monika, to się oczy też wysuszają i boli. No to szkoda gadać, po prostu tak boli. No na tym, natomiast tak, to jest zaraźliwe, oby nie przez internet, bo już to mnie tu zaczyna boleć, wiesz, to oko, jak za blisko jesteś, zachowaj te 2 metry odstępu, tak więc słuchajcie, no ale wracając do tego, to tak jak mówię, czwartek i poniedziałek to 2 takie webinary będą z Anią Romańską, jeżeli nie znacie Ani, to będziecie mieli okazję poznać, jest równie miła i sympatyczna co Monika. A zakończymy. Światło się u mnie, nie wiem czy nie burza idzie, słuchajcie, a zakończymy w ogóle oczywiście Pythonem, natomiast ja chciałbym powiedzieć o jednym webinarze i to będzie taki absolutny ekskluzyw, słuchajcie, bo nikt o tym jeszcze nie wie prawie, ale będziemy mieli w czerwcu, na jakby zakończenie sezonu 22 czerwca, taki super webinar z pewną dziewczyną, która uczy w szkole w Brukseli na co dzień i kocha podróże i ostatnio prowadzi online takie lekcje fajne w czwartki dla dzieciaków, gdzie pokazuje właśnie różne swoje przygody z podróży i tak dalej. Notabene napisała książkę, której autorka ma tak samo na imię Ewa, gratuluję.
Ewa już zgadła, właśnie będzie, słuchajcie, Sabina, bo z Sabiną prowadzę właśnie pertraktację na temat tego, żeby się u nas pojawiła i pokazała. A naprawdę Sabina jest super, nawet pracowaliśmy przez chwilę razem w Warszawie w szkole, tak się chyba w sumie spotkaliśmy, poznaliśmy na żywo. To tak. Zresztą Monika, bo tak się rozmarzyłaś na tym. A, ja wiem co, ja wiem. Zaproszę do mnie na lekcję. Moja fryzura, dobra, czekajcie, bo ja w końcu nie odpowiadam. Przepraszam, Renata. To tak, moja fryzura powstała z potrzeby, bo już naprawdę bym zarośnięty, a ponieważ biegam i wiecie, ostatnio było ciepło, zobaczcie, jak jestem opalony, tego nie widać może, tak nie będę się tak zmarszczkiał, nawet koszulkę mam, patrzcie. Biegam na dłuższy dystans oczywiście, natomiast słuchajcie, rzeczywiście było już mi troszeczkę ciepło, nawet w trakcie biegania i moje włosy przybierały kursy na północ, południe, wschód i zachód, tak więc znalazłem taką starą maszynkę Philipsa w szafie. No, ciała tak ciężko, bo ciężko, ale umówiłem się tak, że żona obetnie mnie, a ja ufarbuję ją. Pokaż żonę. Nie ufarbowałem jej, bo dowiedzieliśmy się, że 18 otwierałem fryzjerów. To. Ale wtedy zaoszczędziłem. 25 zł chyba. No ja też mojego męża obcinałam. Nawet nieźle wygląda, muszę powiedzieć. To słuchajcie, umawiamy się, że następnym razem Monika pokaże męża. Tak więc jeżeli ktoś jeszcze nie zdąży wyłowić certyfikatu, to ja wrzucam ten link na Facebooku, to tak nie ginie, to możecie sobie znaleźć. I bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Pozdrawiam także naszego jednego z prelegentów, Darka Nowaka, który mi truje na Messengerze. Nie czytam, Darek, przykro mi, przeczytam później. Tak więc słuchajcie i zapraszamy was w czwartek i w poniedziałek Ania Romańska. Oraz jeżeli nie jesteście jeszcze z nami na grupie Zainspirowani, to także zapraszam was do dołączenia na grupy. A ja już szykuję i namawiam, żeby także na grupie pojawiły się ekskluzywy, takie specjalnie dla was, chociażby na przykład linki różne do właśnie materiałów, czy odpowiednie rabaty na różnego rodzaju produkty, które będziemy tam wyszperywać dla was specjalnie. Na wszelakiego rodzaju gadżety i inne, bo wiecie, ja od gadżetów jestem. Ja już tam widziałem, bo wiecie, mentor się przenosi do nowej siedziby teraz, więc sprzątali, pokazywali zdjęcia, jak malują i tak dalej. Ja na przykład widziałem, że tam jest trochę słuchawek fajnych z mikrofonami, takie pod komputer, jack do słuchawek, jack do mikrofonu, profesjonalne. Ci, którzy mają w ogóle pracownię językową mentora, to wiedzą, że te słuchawki mentorowe są naprawdę świetne i mają super mikrofony i bardzo dobrze w ogóle przez nie słychać i także fajnie się nadaje. Będę chciał tam, może jakiś konkursik zrobimy od razu. Tak więc ostatnio były notabene też do wygrania. Ale Monika fotę zrobiłaś, że ja się obciąłem, słyszeliśmy. Jakie słuchawki? Fajne słuchawki. To by był konkurs, postaram się może coś zorganizować na tym. Tak więc specjalne do komputera z mikrofonem. Na takich samych ławkach notabene robimy pracownie mentorowe Advance i PC Pro. PC Pro 2 też. No, Monika, coś chcesz dodać? To nie, kończymy. Ja się biorę za... Z fioletowymi krzesełkami, gdyż ja potrzebowałabym z fioletowymi. Fioletowe krzesełka, to krzesełka, słuchajcie, to robimy od dobre krzesła, od Intelu mamy. Robię każdy kolor, jaki chcesz, pod warunkiem, że pochodzi z ich palety kolorów. Potrzebuję fioletowych. Kolorów, 16 czy ileś. Aha, no to dobrze, może fioletowe. Tak więc, dobra, słuchajcie, my nie gadamy, dziękuję wam bardzo, Monika, naprawdę wygląda to nieźle. No dobra, niech ci będzie. Jest dobrze i dziękuję, że udostępniałeś swój obraz, Monika, mi się przynajmniej troszeczkę, o już się odcięła, ale tak mówię, ja lecę już z mobilnego, bo u mnie strasznie pada. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia, zapraszam w czwartek i w poniedziałek.